Marta Szymig, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie. Dziś w regionie przede wszystkim wydarzenia mikołajkowe, spotkania, warsztaty, mikołajki na lodowisku, imprez z Mikołajem w roli głównej nie zabraknie również w najbliższy weekend. Fundacja Słoneczna Kraina zaprasza w piątek na świąteczne badania profilaktyczne dla dzieci. Wczesne wykrywanie dysfunkcji w rozwoju dzieci od urodzenia do 6 roku życia. Bezpłatne badania będą miały miejsce na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W programie również dodatkowe atrakcje, m.in. pokaz mody dziecięcej, warsztaty. Z Mikołajem będzie można się spotkać w piątek, 7 grudnia w restauracji Dworek nad Wisłą. Dla wszystkich grzecznych dzieci do 12 lat Mikołaj przygotował prezenty. W programie gry, konkursy i zabawy, start godzina 16. Weekend z Mikołajem można spędzić na Czantori. Kolej linowa przygotowała wiele atrakcji. Między innymi spotkanie ze świętym Mikołajem i Śnieżynką, tworzenie kominka dla świętego Mikołaja, animacje taneczne, tworzenie ozdób świątecznych, wesołe pakowanie prezentu, ozdabianie gigantycznej papierowej choinki i wiele innych atrakcji. Spotkanie z Mikołajem w sobotę i niedzielę od godziny 11 do 15. Zabawa mikołajkowa dla całych rodzin również w sobotę w Wiśle. O godzinie 13 na placu Hofa wystartuje rekreacyjny marsz Sportowa zabawa dla każdego. Marsz przejdzie trasą przez plac Hofa i park Kopczyńskiego. Organizatorzy zapraszają w strojach przebierańców. Mikołaje, aniołki, renifery, elfy. Z kolei o godzinie 14 odbędzie się w tamtejszym amfiteatrze program interaktywny pod tytułem Halo, halo, Mikołaju, wstęp wolny. A teraz przenosimy się do Brennej. Beskidzki Dom Zielin Przytulia zaprasza wszystkie dzieci na wspólne lukrowanie świątecznych pierników. Pierniki będzie można kupić podczas jarmarku świątecznego w następny weekend. Zebrane środki zostaną przeznaczone na operację Dominiki. Lukrowanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 10. W sobotę na uroczyste rozświetlenie choinki zaprasza Ustroń. Sporo będzie się działo na rynku w godzinach od 10 do 18. W programie sprzedaż wyrobów świątecznych, warsztaty artystyczne, spektakl dla dzieci, rozświetlenie choinki, godzina 16.20. Na kiermasz świąteczny zapraszają w sobotę również Zebrzydowice. Na placu Zamkowym mistrzowie rzemiosła artystycznego zaprezentują m.in. domowe ciasteczka, ozdoby, wyroby ze skóry, wełniane skarpety, szopki bożonarodzeniowe z piernika i wiele innych rzeczy. Kiermasz będzie czynny od godziny 9 do 12. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.